kolejną walką była walka Josha z mojego teamu i Abdela z teamu Claudii. Kolejna ciężka walka. Abdel był bokserem, także wiedzieliśmy, że Josh musi gdzieś szukać sprowadzeń i walki w parterze. Josh był typem takiego kompletnego zawodnika w stójce, w zapasach i w parterze. Był bardzo solidnym zawodnikiem. Może nie błyszczał jakimiś gwiazdorskimi technikami w boksie, tak samo w zapasach czy w parterze, ale był kompletny. W każdej płaszczyźnie potrafił się odnaleźć. Abdel był typowym bokserem i wiedzieliśmy, tak jak wspomniałam, że Josh musi zadawać kombinacje bokserskie, skracać dystans i sprowadzać tą walkę do parteru. Abdel był rozdarty psychicznie, miał bardzo przykry incydent ze swoją żoną. Abdel jest Francuzem, ale na co dzień mieszka w Kanadzie od dłuższego czasu. Problemy prywatne często niekorzystnie przekładają się na życie zawodnika, na karierę i na przygotowania i na samą walkę. I wiedzieliśmy, że to był dość duży problem. I widzieliśmy, że Abdel może być podłamany psychicznie, chociaż wiedzieliśmy, że należy do bardzo mocnych zawodników, którzy nie odpuszczają. Sama walka, Joshua tutaj pięknie zawalczył, bardzo zaskoczył nas. To on miał sprowadzać, a co się okazało, że Abdel szukał swojego szczęścia w sprowadzeniu. I ku zaskoczeniu Joshua trafiał Abdela ciosami, pięknymi kombinacjami bokserskimi, którymi uraził Abdela kilka razy, a spodziewaliśmy się tego, że to Abdel jednak będzie tym niebezpieczniejszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o boks, o kombinacje bokserskie. Piękna walka, wymiana ciosów, po których po jednym z ciosów Abdel padł na deski. Wstał i pamiętam, że Josh zadał mu pięknego high kicka, po których Abdel padł. Jednak tutaj woli walki Abdelowi nie można odebrać, ponieważ przewalczył na pełnym dystansie. Ta walka rozstrzygnęła się na korzyść mojego teamu. Była to pierwsza walka zwycięska. Niesamowite emocje. Byliśmy bardzo szczęśliwi, ale Josh w tej walce pokazał ogromne serce i to, że jest jednym z faworytów do wygrania tego programu, co mnie bardzo cieszyło, bo pomimo, że gdzieś mieliśmy tyle walk przegranych, to nadal mieliśmy szansę, aby jeden z moich zawodników znalazł się na finałowej gali. Po każdej z walk walczący zawodnik bądź zawodniczka otrzymywali posiłek, o którym marzyli. Czasami były to pyszne pączki, czasami były to amerykańskie skrzydełka. Ktoś zamówił meksykańskie jedzenie. To był taki plus, że my próbowaliśmy zbudować taką prawdziwą relację. Ja rozumiałam, że oni byli zamknięci w domu przez kilka tygodni, nie mieli dostępu do komórek, internetu, do kontaktu z bliskimi. Także próbowałam chociaż w taki sposób sprzedawać im trochę codzienności i to było coś wspaniałego, bo widziałam, jak bardzo się cieszyli. Pamiętam, że po tej walce wszyscy byli bardzo szczęśliwi i została nam ostatnia walka Ashley Yoder i Kate Jackson. Także spodziewałam się kolejnego zwycięstwa i kolejnej zawodniczki, kolejnego zawodnika w sumie, no, biorąc ogółem kolejnego zawodnika z teamu na finałowej gali. Hej, z tej strony Joanna Jędrzejczyk. Już w czwartek kolejny odcinek The Ultimate Fightera na Extreme Sports Channel.